No i standardowo nasze życie jak wygląda? Skończ te studia, znajdziesz stałą, stabilną pracę. No a potem jest emerytura. Emerytura i się zaczyna hajla bajla w końcu na emeryturze. Pójdziecie do salonu. Ona i on. On i ona. Często my ludzie wybieramy formę pracy tradycyjnej, jak to mówią, na etacie. No, oczywiście możemy mieć sobie taką piramidę, gdzie jest oczywiście bardzo dużo tutaj pracowników, potem tam wyższych stażem, wyższych tam, nie wiem, tytułem i tak dalej. No oczywiście układ jest taki. Wiadomo, to też przekłada się na prowizję. Natomiast zwróćcie proszę uwagę, że bardzo często jest tak, że decydujemy się na taką formę trochę bierną w życiu, gdzie to nie my rozwijamy się, to nie my organizujemy sobie czas, to nie my planujemy, to nie my kombinujemy, rozkminiamy, tylko często jest tak, że ludzie po prostu wybierają formę taką najprostszą, przyjdę już do gotowego stanowiska pracy, gotowej firmy, gotowych narzędzi po prostu i przyjdę spełniać kogoś marzenia, tak? Więc jakby tutaj rzucam taką pierwszą rzecz, ja tego nie neguję w żaden sposób, bo sam pracowałem przez 6 lat w tego typu mechanizmie. Natomiast pytanie, no a jak człowiek całe życie w ten sposób pracuje? Często jest tak, że ludzie wykonują pewne czynności, a oni oczekują innych rezultatów. Niektórzy łudzą się grając cały czas w lotto, tak? Czy w tego typu gry na zasadzie złotym strzałem wygram życie, przejdę życie na skróty. No i tak gra i zawsze jest ta nadzieja umiera ostatnia. No a często te historie ludzi, którzy wygrali w lotto, są takie, że potem jak rozwali całe pieniądze, to stan ich finansowy był jeszcze gorszy jak przed wygraną. Także no nie zawsze, ale i tak też było, bo więc zawsze do sukcesu, do danego stylu życia też trzeba w pewien sposób dorosnąć, odrobić lekcje, żeby to był sukces dojrzały. No i standardowo nasze życie jak wygląda, tak? Idź do studia, skończ te studia, znajdziesz stałą, stabilną pracę. Kto z was coś takiego mówił? Kto z was coś takiego słyszał? Ja słyszałem, tak? Ja słyszałem, no i co? No idziemy na te studia. W ogóle, kurde, ale zobaczcie jaka rozkmina. Ile lat, policzcie sobie teraz, ile lat człowiek chodzi do szkoły, licząc podstawówkę, gimnazjum, liceum, nie wiem, technikum, ile lat się edukuje? Jak do tego dodamy jeszcze studia, ile lat się edukujemy? No nawet niech to będzie, nie wiem, zaniżam, 12, 15, 17. Tyle lat się uczymy za darmo, nic z tego nie mamy. I teraz zobacz. Człowiek się uczy 15 lat i nic z tego nie ma, 0 złotych, 0 złotych, versus człowiekowi ciężko jest poświęcić rok, 2, 3 lata, żeby zbudować biznes w networku. Jaka? Wiesz, jakby, a tutaj też się uczysz, prawda, ale zarabiasz od razu kasę. A tu 15 lat się uczysz, nic z tego nie masz, prawda? Także no taka rozkmina. No dobra, czyli jakby uczyliśmy się, edukowaliśmy, idziemy do pierwszej pracy. Kto z was pamięta swoją pierwszą pracę? Ta podjarka w ogóle, że masz pracę, tak? Panie Agdogan, dzisiaj pan zostanie 2 godziny po pracy, bo to trzeba to ogarnąć. Nie ma problemu, mam pracę po prostu, tak? Ale nie dostanie pan za to pieniędzy. Nie ma problemu, dla misji, idei, firmy mogę się poświęcić, nie? Pierwsza praca taka, po prostu wiesz, człowiek zajrany, pierwsza kasa, wiesz, lekko niezależny, gdzieś tam od rodziny i tak dalej. Super, także no pierwsza praca nie płaci za dużo. Tutaj pozwoliłem sobie wsadzić wykres między te kwoty, ale no pierwsze prace często jako staż mogą być bezpłatne. No dobra, no więc pracujemy im dalej w las, staramy się, zostajemy nad godziny, płacimy te frycowe w swojej karierze zawodowej, żeby móc zarabiać coraz więcej, no i się tam pchniemy w tej karierze. Jeśli tutaj mamy szczyt kariery, jest pięknie, ty potem schyłek kariery, no bo wiadomo, przychodzą te nowe pokolenia, które też chcą zostawać za free te nadgodziny i tak dalej, no a potem jest emerytura. Emerytura i się zaczyna hajla bajla w końcu na emeryturze. Pójdziecie do salonu. Ona i on. On i ona. Do salonu. Mercedesa. Przedstawiciel wpadnie do was. Powie, witam państwa. Jaki samochodzik państwo sobie wybieracie? Oni patrzą, lewo, prawo, przód, tył, na siebie, jazda technicznie i wspólnie mówię, wybieram tego. I ZUS ściąga karteczkę własność ZUS-u, wypisuje na was i wyjeżdżacie nowym mietkiem. A gdzie? Do swojej willi penthouse'u fundowanego przez również rząd i ZUS. I jedziecie na swoją
rezydencję, rezydencję, jedziesz, wpadasz po prostu ze swoją drugą połówką, bierzecie globus, fryk, zakręciliście go i palcem mówisz, tu lecimy na wakacje, a tu na kolejne wakacje. No i oczywiście wchodzisz do sklepu, robisz zakupy, wrzucasz do koszyka, co cię interesuje. Na cenę nie patrzysz, bo nie musisz. W emeryturze jesteś. Jakby tak wyglądała emerytura, to by było grubo, nie? A tu w praktyce co? Mercedesa to chyba rysoraka. Po spożywkę to chyba do MOPS-u czy do Caritasu. A w podróży to chyba palcem pomadę. Albo, no można na National Geographic. Nie mówię, że wszyscy. Nie mówię, że zawsze. Ale większość. Albo czasem można zrobić sobie darmowym PKS-em albo autobusem miejskim na drugi koniec miasta, bo apteki tutaj są tańsze leki. Pomyśl o tym, kiedy dziś masz siłę, masz energię, pomyśl o tym, żeby kiedyś tak nie wyglądała twoja przyszłość. Dziś możesz to zmienić. Ale zawsze masz mieć postawę, dobra, dzisiaj jest dobrze, daj spokój. Dobra, przyciągaj dobre, tak będzie dobrze. Zawsze też tak możesz. Wybór należy do ciebie, to jest twoje życie. Aczkolwiek, pytanie, czy chcesz być jak wszyscy? Mi przez całe życie przyświecało takie zdanie, lepiej zaliczać się do niektórych niż do wszystkich. Wybór należy do ciebie.